Ja po prostu jestem Mikołaj Barczewski. Jestem od człowiekiem, który gdzieś szuka sposobu na to, jak najlepiej iść przez życie i nie zna odpowiedzi na wiele pytań, które sobie zadaje, ale stara się robić to jak najlepiej, według swoich wartości. W moim życiu, kiedy przez słabe środowisko, jakieś tragedie życiowe i tak dalej, wszystko się wokół mnie waliło, to 2005 było tą taką ostoją, taką deską, na której zawsze mogłem się oprzeć. Nie czułem się jakiś odizolowany, tak? Od reszty grupy, czy od swoich rówieśników, czy po prostu od moich znajomych. Ale gdzieś czasami czuję taką, że nie umiem tak się rozerwać. Nie mam takiej wolnej głowy. Ja nie mam poczucia, że są dłuższe okresy, na przykład podczas urlopu, kiedy ja jestem poza pracą. Ja nie pracuję w znaczeniu dosłownym, ale po prostu mój mózg jest cały czas zaangażowany w to. I to mi się śni, to mi przychodzi nagle do głowy, że a coś nie zrobiłem, coś mógłbym zrobić fajnego i tak dalej, i tak dalej. Marka gdzieś ewoluowała razem ze mną w pierwszych kilku latach i nadal w jakimś stopniu ewoluuje. Więc były okresy, gdzie 2005 było, no, tak jak ja w danym okresie, czarno-białe, wyciszone, smutne, powiedziałbym. I to też jakby miało swoich odbiorców i to był jakby bardzo ważny dla mnie i dla 2005 okres, ale przyszły czasy kolorowe, jakby chcemy z tego koloru i z tej właśnie lekkości bytu korzystać jak najbardziej. Tym łącznikiem z tą lekkością jest dla mnie właśnie 2005, bo wspomniałeś w tym wieku, ja trochę o tym mówiłem też Weronice, że ja czasami się czuję starszy niż jestem i to jest dla mnie dziwne i raczej to jest dla mnie dyskomfort. Lubię być starym bardzo w jakimś miejscu, czyli jak już chodzę do tego mezę, dzopię na to zajawę, to po prostu potem odwiedzam to miejsce 4 razy w tygodniu i tak jakby zawsze coś, nie wiem, pożyczę mi do dnia, panią, co tam pracują, coś tam, odniosę naczynia, chociaż nie szczerze, wiesz, tak się czuję, że jakby jestem częścią tego miejsca. No i potem gdzieś wyjeżdżam czy coś i już przestaję być częścią miejsca, jeśli gdzieś to rozjeżdżę, jako to albo zmieniam spotem, bo wracam do zamawiania szampana. Zin z dupeczkami nagimi, które walą bongosy. My na tą innowacyjność postawiliśmy w komunikacji. Nasza seria Weekly Design, gdzie reagujemy, no właściwie czasami z dnia na dzień dosłownie wypuszczamy produkty, które, nie wiem, nawiązują do DM-a, który ktoś nam wysłał, do rysunku, który ktoś nam wysłał. Jakieś tam 4 czy 5 lat temu zaczęliśmy wynajmować jeden pokój tutaj na samej górze tego budynku, po prostu pod nasz magazyn, potem to były 2 pokoje, potem 3 pokoje, potem jedna firma stamtąd wyniosła, przejęliśmy mieszkanie, potem zburzyliśmy ścianę między mieszkaniami i wzięliśmy kolejne mieszkanie z naprzeciwka. Potem zajęliśmy te 2 garaże i teraz zajęliśmy 1 mieszkanie piętro niżej. To są kminy, jak to zrobić, żeby się tutaj pomieścić, bo jest coraz więcej rzeczy, no ale cały czas coś się udaje ogarnąć, albo właśnie kolejne mieszkanie, albo garaż. Myślimy, żeby zbudować tu kolejny garaż na jakieś kartony i palety i tak dalej, i tak dalej. Rzeczy, które się nie niszczą od temperatury, więc zobaczymy, na razie jest spoko. Bo jak miałem, wiesz, 11-12 lat, to ja po prostu uwielbiałem słuchać historii o wprowadzaniu nowego produktu na rynek, o strategii marki, o kampanii promocyjnej jakiegoś nowego produktu. Że to po prostu dla mnie z jakiegoś powodu jakby to tworzenie wizerunku i tworzenie pewnego bytu dla ludzi było dla mnie bardzo interesujące. No ja jak miałem 15-16 lat, zacząłem się jakby jarać ogólnie tą częścią, ogólnie modą, ale też jakby stricte streetwearem, nazwijmy to. Czymś, co było absolutnie wyznacznikiem fajności, niezależnie od tego, co by to było. To było Supreme i Palace i parę innych tego typu marek, które no po prostu w Polsce, przez to, że jakby nie było jeszcze takiej społeczności, nie było wiedzy, nie było własnego rynku tak rozbudowanego, to po prostu to były te filary, które definiowały ci, co jest fajne, a co nie jest fajne. Teraz właśnie mam taki kryzys wiary, ale no można powiedzieć, że jestem wyznawcą Kaniego i bardzo prześwietliłem sobie całą jego twórczość od aspektów muzycznych, po modowe, po początki kariery. No jakby przestudiowałem tą osobę chyba jak żadną inną. Z wieloma oczywiście rzeczami się nie zgadzam, wiele rzeczy nie lubię i też tak powiem, jestem obrażony trochę na tą postać. Usłyszałem sporo rzeczy od niego, które tak jakby zmieniły trochę moje postrzeganie. Jestem player Donda 2, niedokończona, z po prostu błędami mam mix i master. Żeby ręcznie wgrywać piosenki na to, to jest angażujące i
wymaga trochę takiego obycia z muzyką, którego ja nie mam. Co by było, gdybym ja 2005 nie założył? Bo ja nie mam poczucia, że jestem osobą jakoś tak szeroko utalentowaną. Nie jestem jakby komunikacyjnie, tak jak teraz tutaj z wami, szczególnie aktywny. Nie mógłbym być takim jakby influencerem w znaczeniu takim współczesnym. Dziękować sobie za to, że podjąłem jakąś taką decyzję spontaniczną w wieku tych 16 lat, tak? Bo ja ogólnie tak na co dzień w życiu, tak jak może widzicie po moim mieszkaniu, jakby ja nie jestem osobą ułożoną, osobą perfekcyjną, która dba w takim codziennym życiu tak bardzo o szczegóły. 17 lat to podjechałem z moim ziomkiem, który był dealerem pod dom jego dealera. Na ławeczkę i czekając tego dealera, paliśmy sobie jointa i obracam się, a tam leży ta waza. No i nikogo wokół, tak czekam, może ktoś po nią wróci czy coś, ale jakby to był środek dupy. No i uznałem, że biorę ją z sobą. 2005 było dla mnie kluczem do tego, żeby się wyłamać z ram takich, które gdzieś po prostu narzucało mi życie wokół, w dobrej wierze narzucali mi rodzice i tak dalej. Żeby tak jakby całe życie marzyłem o tym, takie swoje dziecięce i nastoletnie, żeby nie musieć się uczyć, nie musieć chodzić do szkoły, nie musieć być poddawany tym wszystkim kryteriom oceniania, które są. No i to się spełniło. Mam tylko jedną dziarę, to jest dziara na wardze. Jestem Warlord i to jest nazwa albumu z 2017 roku, gdy już pamiętam, Younglina. I zrobiłem sobie tą dziarę dzień przed koncertem, który był w Warszawie. Te koncerty Younglina są rzadko. Przyjechałem tutaj do Warszawy wtedy z Tajwanu, jakbym na wymianie na pogrzeb mojego przyjaciela, więc jakby to był taki szalony i trudny i taki surrealistyczny dla mnie okres. Tam było dużo moich znajomych, czekaliśmy przed klubem, na może Younglin wyjdzie, tam wyszła ekipa, jakiś Young Sherman, Young God. Pogadaliśmy sobie z nimi, ale powiedzieli, nie, no Younglin nie wychodzi, ten, że w ogóle fajny koncert, ale że on dzisiaj jest zmęczony, więc tam sobie już zbieramy się. Cały czas chciałem, mówię do mojej przyjaciółki Ani, stara, no dawaj, lecimy już w chuj zim, no to było 28 grudnia, czy coś takiego, już zim, no dawaj, jakby lecimy stąd. No i wychodzi młody Lindor z Lechem Free w ręku, podchodzi do ludzi, gada sobie. No i jakby stałem sobie w kolejce do niego, zacieram rączki, mówię, stary, dzięki wielkie, wydzierałem sobie to Warlord na wardze, jakby jesteś mega ważny dla mnie artystą, przyjechałem tutaj względem na mojego przyjaciela, on też mega ceni twoją twórczość i tak dalej. No, zrobił sobie zdjęcie tej dziary, przytulił się ze mną, podpisał mi plakat i pojechaliśmy. To, co mnie ostatnio najbardziej jara, to jakby nie jest to rzeczy związane z modą albo, nie wiem, z trapem, tylko ten raportowanie świata na przykład. Także to jest dla mnie coś takiego, że jakby ktoś mnie zapytał o jakąś taką poradę życiową, to ja bym powiedział, zacznij słuchać raportu o stanie świata. Są pewne wartości, które uważam, że są bardzo ważne i które staram się kultywować, ale nie zawsze je kultywuję właśnie, bo jakby no część mnie żyje tym sukcesem, który się mi napotoczył, tym, jakich ludzi poznaję, tym, że moi idole z gimnazjum są teraz moimi znajomymi. Jakby to wszystko no, wsiąka w ciebie po prostu. I tutaj jakby nie mówię tego z jakiegoś braku skromności, tylko po prostu tak to na mnie i na ludzi wpływa. To jest oczywiście taka samorefleksja, czyli ja po prostu widzę po sobie, że tak jakby no upadam czasami w taki samozachwyt, tak? No, tak po prostu jest. Jaram się tym, co robię, jaram się tym, że ludziom się to podoba, jaram się tym, co udało mi się osiągnąć, co udało się osiągnąć w 2005. Ja uważam, że najsilniejszym narzędziem w rękach mas ogólnie, nas wszystkich jako masy, jest po prostu atencja. Z jednej strony mam poczucie, że jest teraz taka presja na to, że każdy musi mieć opinię na jakiś temat. I przeszkadza mi to, bo to po prostu nie jest zdrowe i nie każdy powinien mieć opinię na jakiś temat, bo nie każdy się na czymś zna. Przekaz jest tak krótki teraz i tak wyrywkowy. To jest, wiesz, ewolucyjnie uwarunkowane, w sensie po prostu my nie jesteśmy przygotowani na to, żeby znać tyle ludzi, znać tyle twarzy, znać tyle wiesz, uwarunkowań klimatycznych, społecznych, globalnych. Gdzieś jest taka szara strefa pomiędzy ignorancją, a po prostu, nie wiem, takim zdroworozsądkowym podejściem i jakby dbaniem o to, co jest wokół ciebie. Dla mnie podróżowanie ma taką,
ma taką piękną cechę, że mogę poczuć namiastkę tego, jak czuje się osoba żyjąca w danym miejscu. Czyli ja jak gdzieś jadę i to niezależnie, czy to jest Kopenhaga, czy Chicago, czy Londyn, oczywiście mam jakieś tam miejsca, które chcę odwiedzić, konkretne restauracje, konkretne muzea i tak dalej, ale dla mnie to jest... Ja uwielbiam przyjechać się metrem, znaczy ogólnie jeździć metrem, jeździć autobusami, zobaczyć, posłuchać jakąś rozmowę ludzi w komunikacji miejskiej, zagadać jakiegoś gościa, który, nie wiem, przekonuje do tego, żebyś nawrócił się na kościół i o coś go zapytać, pogadać z osobą, która prosi mnie o dolara na ulicy. To są takie rzeczy, które jakby mam poczucie, że zaznaję tego miejsca w taki faktyczny sposób. Bo akurat się złożyło, że Kasper przyjechał do mnie na chwilę i Kasper jest moim przyjacielem już od dawna i w sumie, no nie chcę tutaj przypisywać mu całego sukcesu, ale jest na pewno jedną z osób, która się bardzo przyczyniła do tego, że 2005 powstało i że się gdzieś nie załamało po drodze, nie upadło, etc., etc. Fajnie mieć takie osoby wokół siebie. A jeszcze jak miałem jakieś 15 lat, to jakby w ogóle taka moja historia z tym wszystkim, co teraz się dzieje, zaczęła się od tego, że Kasper do mnie napisał na Messengerze, czy nie chce zostać moderatorem na grupie. No, znaczy napisał w sumie mocno niepochlebnie, bo napisał się ma gruby, chcesz moda, ale jakby to było takie kacprowe, typowe, ale no miało... Naprawdę wtedy dla mnie jako 15-latka po pierwsze duży wpływ taki tożsamościowy, no a po drugie było początkiem całej tej przygody, która nadal trwa. W czwartej klasie podstawówki nauczyłem się beatbox i dowiedziałem się, że dwie inne osoby u mnie w szkole też umieją beatbox i akurat było mam talent szkolny i założyliśmy zespół i stronę na Facebooku GHG, gruby, chudy, gruby, dwóch z nas było gruby, gruby, chudy. No i wygraliśmy pierwsze miejsce mam talent. Taka piosenka OSTR-a, mały szary człowiek. Tak w głębi siebie po prostu mam takie jednostkowe poczucie. Jestem po prostu chłopakiem, który mieszka sobie na Mokotowie od jakiegoś czasu i ma różne problemy, różne historie, różne miłe rzeczy go spotykają. Ot tak.